Choć przebudowa drogi powiatowej położonej w centralnej części Kolna dobiegła końca, to nadal trwają prace związane z upiększeniem tej części miasta. 125 nowych drzew już rośnie przy ulicach Konopnickiej oraz Sportowej w Kolnie. Nasadzenia to część prac związanych z modernizacją tej ulicy. Teraz jest ich więcej niż przed modernizacją ulicy Konopnickiej. W tej chwili przyszedł czas na posadzenie drzew. Widzimy piękne klony. Chcę powiedzieć, że na terenie miasta Kolna sieć dróg powiatowych to ważna część. Mamy tych dróg 6, ulica Kolejowa 11 listopada, Sportowa, Kościelna, Sobieskiego, ulica Marii Konopnickiej, tak jak jesteśmy tutaj. No, na terenie miasta mamy cały czas do roboty dużo w ramach letniego i zimowego utrzymania dróg. Myślę, że wpisujemy się poprzez swoją pracę w wygląd naszych ulic, wpisujemy się w to nowe, nowoczesne miasto Kolno. Przypomnijmy, remont drogi powiatowej, czyli ulicy Konopnickiej w Kolnie, była to jedna z trudniejszych inwestycji drogowych w ciągu ostatnich lat i wymagała dobrej współpracy dwóch samorządów. Wszystko dlatego, że ulica leży na terenie miasta, a jej zarządcą jest powiat. Poza tym prace były prowadzone w terenie gęsto zabudowanym, a w drodze było wiele sieci, urządzeń i starych drzew. Drzewa posadzono na nowo i jest ich więcej. W odpowiedniej odległości od latarni ulicznych, od samej skrajni ulicy, od infrastruktury technicznej i od siebie nawzajem stanowią ponownie niezwykle wartościowy i bezpieczny element krajobrazu miasta. Podczas przebudowy drogi powiatowej nr 1880B, na której właśnie teraz jesteśmy, zaszła konieczność wycinki 114 drzew, no, które kolidowały z inwestycją. W ramach rekompensaty w środowisku odsadziliśmy 125 drzew, 65 drzew na ulicy właśnie tej, na której się znajdujemy, Marii Konopnickiej, i 60 drzew na ulicy Sportowej. Wybraliśmy drzewa typowo parkowe, są to klony kuliste. Ulica Marii Konopnickiej położona jest w centralnej części miasta Kolno i stanowi ważny ciąg komunikacyjny dla mieszkańców miasta i powiatu. Od dziesięcioleci nie była remontowana, teraz jest po gruntownej modernizacji. Przebudowa tej drogi zupełnie zmieniła wizerunek miasta, pojawiła się na niej ścieżka rowerowa, są piękne obustronne chodniki, zabezpieczenia i przejścia. Wszystkie prace były możliwe dzięki współpracy powiatu kolneńskiego z miastem Kolno, bowiem samorządy dogadały się co do finansowania. Wymienione zostały wodociągi, kanalizacja sanitarna oraz dokonano rozszerzenia przekroju kanalizacji deszczowej. Lokalni samorządowcy już planują kontynuację tej inwestycji. Wspólnie powiat, gmina i miasto Kolno planują remont drogi do miejscowości Górskie, by ścieżka rowerowa właśnie tam dobiegała. W perspektywie jest również tzw. ring na drogach powiatowych i częściowo na drodze gminnej i miejskiej, co pozwoli na przygotowanie strefy rekreacyjnej w tej pozamiejskiej części Kolna. Na terenie miasta Kolna przed nami jeszcze inne inwestycje. W przypadku ulicy Konopnickiej projektujemy teraz dalszą część, projektujemy ulicę Kolejową, które w przyszłości poprzez ciągi gminne i miejskie zostaną połączone, powstanie ciąg pieszojezdny i rowerowy dla mieszkańców miasta Kolno. Przebudowa i modernizacja ulicy Konopnickiej kosztowała blisko 7 milionów złotych. Zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszy Dróg Samorządowych, dotacji miasta Kolno oraz środków pochodzących z budżetu powiatu kolneńskiego.